Dobry wieczór, jesteśmy po pojedynku Arget BM Slam Stal GTK Gliwice. Koszykarze Stalówki podopieczni Wojciecha Kamińskiego gromią rywala 89-61. W tym meczu Stalówka prowadziła od pierwszej do ostatniej minuty, no i to 14 zwycięstwo w tym sezonie stało się faktem. Nasz pierwszy dzisiejszy gość w tym pomeczowym studio to trener Wojciech Kamiński. Trzeba rozpocząć od gratulacji, panie trenerze, 14 wygrana w sezonie. Dziękujemy bardzo. No dobrze, i teraz już oceniamy. No, dla nas najważniejsze zwycięstwo. Oczywiście cieszę, że jest tak wyraźne, że każdy zawodnik mógł wyjść na parkiet, pokazać się, że od początku do końca kontrolowaliśmy ten mecz. Wykorzystaliśmy swoją szansę. Wygraliśmy mecz, cieszymy się bardzo. Od poniedziałku natomiast szykujemy się już do kolejnego spotkania, bo przed nami bardzo ciężki wyjazd do Stargardu Gdańskiego. Ten dzisiejszy pojedynek rozpoczęliśmy 17-0 i nie jestem pewien, ja to jeszcze będę sprawdzał, ale w historii całkowitej występów Stalówki w Ekstraklasie to jest najlepsze otwarcie pojedynku. 17-0 i potem się robi w 12 minucie 30-23. Tak trochę miałeś déjà vu z Dąbrowy w tym momencie? Na pewno. Znaczy, ja zawsze... Znaczy, dobrze jest zacząć mecz, z górnego C. Z taką siłą, pokazać swoją siłę od samego początku, natomiast zawsze jest problem, żeby to utrzymać. Gdzieś jak następują zmiany, traci się rytm trochę tego grania i później przychodzą takie różne czasami momenty załamania i tego trzeba unikać. Szczególnie to dotyczy zawodników wchodzących z ławki, trzeba utrzymać koncentrację, żeby nie było takich meczów jak z Dąbrową Górniczą. Są też świetnie zaczęliśmy, a później każdy myślał, że te zawody są już skończone. Nie, zawody się kończą po ostatnim gwizdku, bo jak mówił klasyk, mężczyzn poznaj się nie po tym, jak zaczynają, ale jak kończą. No właśnie, po tym, jak kończą. W tym dzisiejszym meczu nasza drużyna 52 zbiórki, rywale 30 zbiórek. Nasz zespół 26 asysty w tym meczu, z tego 6 asyst na koncie Mateusza Kostrzewskiego, 5 asysty Majka Scotta, najskuteczniejszy z dorobkiem 18 punktów Michał Chyliński, 6 celnych trójek na 11 prób. I tak po meczu zagadałem Michała, bo jego rekord kariery jest 7 celnych rzutów za 3 punkty. No, jednej trójki dzisiaj Chylowi zabrakło, a nam bardzo go brakowało w Zielonej Górze. Jakbym wiedział, to bym go zostawił. Nikt nie powiedział, że ma rekord 6. No, w końcówce można było go zostawić, żeby wyrównał ten rekord. Natomiast myślę, że dzisiaj nie najważniejsze są osiągnięcia indywidualne. Michał jest bardzo ważnym naszym zawodnikiem. Staramy się go dopieszczać, dostarczając piłki na czyste pozycje, żeby rzucał. I co dzisiaj dobrze robił. Natomiast no, to też jest tak, prowadząc tyloma punktami, chcemy dać pograć każdemu, żeby te minuty, ta praca, która jest włożona przez cały tydzień, żeby każdy miał okazję pokazać, co zrobiliśmy, że jest przygotowany. I każdy ma wtedy swoją cegiełkę w tym zwycięstwie. No i też dzisiaj debiutant na parkietach Ekstraklasy, Błażej Pawlik. Drodzy Państwo, to jest wychowanek ostrowskiej koszykówki, grający w drugoligowych zespołach z Kalisza, z Pleszewa. Teraz tutaj otrzymał szansę od trenera Kamińskiego. No i proszę, minuta, 4 sekundy na parkiecie dla tego chłopaka. To na pewno jest no, wielki sportowy, największy sportowy dzień. I nawet widziałem, że ostatnia akcja miała być grana dla Błażeja. Miało być. No ja mu zazdroszczę, bo ja trenowałem cały okres przygotowawczy z Ekstraklasą w Słowej Woli, ale nie dane mi było zagrać. On zagrał, więc czapki z głów. Człowiek, który jest z Ostrowa, pracuje na co dzień. Przychodzi na popołudniowe treningi, ciężko pracuje, żeby nadrobić te wszystkie zaległości, które gdzieś tam powstały przez te kilka lat. Wielki charakter. Cieszę się bardzo, że dzisiaj była okazja właśnie, aby chwilę przybył na parkiecie. Szkoda, że nie oddał celnego rzutu, ale jeszcze sezon jest długi, więc mam nadzieję, że taki mecz się znajdzie. Po tym meczu 14-7 to jest bilans koszykarzy Arget BM Slam Stal. 9 spotkań do końca rundy zasadniczej. No i teraz przed nami Polpharma Starogard Gdański. Zespół, który dzisiaj przegrał w Lublinie, ale zespół zupełnie inny, grający u siebie w tej hali specyficznej, też hali Andrzeja Grupy. Na pewno. Polpharma na wyjeździe, a Polpharma w Starogardzie są dwa inne oblicza zespołu. W domu czują się zdecydowanie lepiej. Dobrze rzucają za 3 punkty, grają szybką koszykówkę, agresywnie w obronie.
dużo presji na piłkę, będziemy musieli być dobrze przygotowani i szczególnie myślę, że najważniejszą rzeczą będzie takie utrzymanie dyscypliny, bo przeciwko drużynie, która oddaje bardzo dużo rzutów, te rzuty są szybkie, my nie możemy iść na taką wymianę, my musimy kontrolować tempo i uciekać od takiej gry i utrzymywać dyscyplinę taktyczną. To będzie oczywiście poza koszykówką, koszykówka tutaj trafianie do kosza i obrony jest na pierwszym miejscu, ale kontrolowanie tempa gry i oddawanie dobrych rzutów, to będzie sprawa klucz. Jeszcze jedna rzecz w związku z tym dzisiejszym meczem. Był przed pojedynkiem prezentowany puchar. Kibice mogli robić sobie wiele zdjęć z tym pucharem, który był tutaj eksponowany, ale ostatnie dwie minuty kibice, cała hala na stojąco. Puchar jest nasz. To pokazuje, potwierdza po raz kolejny, jak cenny jest ten puchar, jak złotymi zgłoskami zapisujecie się w tej historii. Cieszę się bardzo. No, to był puchar zdobyty dla was, dla kibiców, dla wszystkich mieszkańców Ostrowa. I przepustka do walki o kolejne trofeum, bo zdobywca pucharu gra o super puchar, więc bez względu na to, co się wydarzy w maju i w czerwcu, we wrześniu zagramy o super puchar, więc no, szansa na kolejne trofeum, którego jeszcze nie ma. No właśnie, a my lubimy kolekcjonować te trofea, te puchary, bo tam jest sporo miejsca w tym klubowym gabinecie. Raz jeszcze duże gratulacje, raz jeszcze gorące podziękowania za ten sukces. No i co, i czekamy teraz na Polfarmę, tydzień ciężkiej pracy. Dziękujemy bardzo, dziękujemy kibicom za wspaniały doping i zapraszamy za tydzień przed telewizorem. Tyle Wojciech Kamiński, drodzy Państwo, a my za moment wrócimy z naszym kolejnym gościem. Wracamy, nasz drugi gość, drugi szkoleniowiec zespołu gości z Gliwicy, Paweł Turkiewicz. Witam bardzo gorąco, panie trenerze. I dziękuję, że znalazł pan tą chwilę, bo wiem, że po przegranej w takich rozmiarach, no to za bardzo nie chce się rozmawiać. Jakie wrażenia z tego meczu? Jaka taka ocena kilka minut po zakończeniu? Więc no, drużyna gospodarzy pokazała nam miejsce w szeregu. Zdecydowanie za słabo wchodzimy w mecz. 0-17, pierwszych 9 possessions. Dajemy drużynie dobre otwarcie. Później wracamy do gry, schodzimy na 7 punktów, nawiązujemy rywalizację i w drugiej kwarcie ostatnie 16 possessions, dajemy tylko 3 punkty, drużyna gości zdobywa 16. I praktycznie mecz jest cały czas pod ich kontrolą, gdzie dają nam wrócić do gry. Próbowałem trochę pozmieniać obronę, bo wiedziałem, że fizycznością drużyna z Ostrowa nas przewyższa. Chcieliśmy w ten sposób jakby zniwelować nasze braki. Drugą połowę słabo znowu zaczęliśmy, no i praktycznie drużyna gospodarzy kontrolowała zawody. Zagraliśmy my jako zespół, jako cały zespół bardzo słabo. Ten słaby początek, to słabe wejście w ten mecz, to jakby pokazuje, że zespół nie do końca wierzył w to, że w tej specyficznej hali jest w stanie no, namieszać i powalczyć z gospodarzami? Nie wiem, no nie odpowiedzieliśmy na taką fizykę, którą drużyna gospodarzy zaserwowała graczom od samego początku. Zagrali dobrą, agresywną obroną. My nie odpowiedzieliśmy na początek. Łatwe pchanie piłki pod kosz, łatwe punkty Marasza, Kinga i tutaj mimo posiadania 4 przewinień dajemy zdobywać drużynie gospodarzy łatwe punkty. Z tego jeszcze
Chyliński trafia trzy trójki, takie praktycznie bez obrońcy, bo w tranzycji, no to tak się nie da wygrywać meczów. Też przed tym meczem wydawało się, że tam będzie ciekawie pod tymi koszami, że generalnie ta walka o zbiórki będzie jednym z kluczy. No i 52-30 wygrali Gospodarze, wy przegraliście różnicą 22 piłek te zbiórki. To też chyba ma kolosalne znaczenie. No tak, bo przestrzegałem, że w momencie, kiedy zagramy jakąś obroną mieszaną, zagraliśmy w strefie i tutaj trzeba szukać w momencie oddalania rzutów, gdzie Stal też tam w danych momentach nie trafiała, że trzeba szukać najbliższych zawodników. Przestrzegałem przed tym i zastawiać, zwłaszcza, że z obwodu fizycznego żołnierewicz, Kostrzewski będą groźnymi zawodnikami, no ale niestety zawodnicy zanim reagowali, to gospodarze wbiegali zwykłymi zbiciami, zbierali te piłki, to są właśnie te przewagi, gdzieś tam łatwe punkty, wykorzystane potem po nagleniach akcja i to wpłynęło na to, że z automatu ta strefa nie do końca nam przynosiła korzyści. Wy walczycie o utrzymanie, bezpieczne utrzymanie, o tym wczoraj rozmawialiśmy. Takie jeszcze jedno pozwoli pytanie przy tej okazji, bo zna pan dobrze ostrowskich zawodników, zna pan dobrze trenera Kamińskiego. Mówi się o wielkiej czwórce w tej lidze. Pana zdaniem Stalówka może w tej czwórce zamieszać, namieszać, gdzieś tam kogoś wyrzucić z tej czwórki? Kto mówi o tej czwórce? No tak generalnie taka jest opinia, tak, że jest ta Arka, jest Toruń, jest Anwil, jest Zielona Góra i potem się... No jest Stal. Mówi pan o piątce, pana zdanie piątka. Piątka i może być groźny, to ja bym tego nie, tak w ten sposób nie odbierał. Wiadomo, że te zespoły gdzieś tam mają przewagę punktową, widać, że to zespoły są w miarę kompletne, zdarzają im się gorsze mecze, no ale pokazuje, że zarówno drużyny z Ostrowa, jak i z Torunia, albo nawet z Anwilu potrafią zagrać słabsze mecze, także tutaj bym też nie obniżał lotów Szczecina, Lublina, Polfarmy, Legii, to są zespoły, które każdy może namieszać, to nie są takie, bo Toruń przegrał zarówno w Warszawie, przegrał w Lublinie, przegrał w Dąbrowie, także czy to jest jakaś czwórka, ja wiem, boisko zweryfikuje. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Szczęśliwej podróży do domu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, do widzenia. Paweł Turkiewicz, szkoleniowiec GTK, był naszym gościem, a za moment kapitan Arget BM Slam Stal Michał Chyliński. Bliżej. Jesteśmy na antenie? Jesteśmy na antenie, także nasz kapitan Michał Chyliński. Witam serdecznie. Tak, rozpoczniemy nietypowo, nie od koszykówki, drodzy państwo, ale od tego, że dzisiaj małżonka i Michała ma urodziny, także wszystkiego najlepszego ode mnie i od kibiców, podejrzewam, Stalówki, tak? Dziękuję w imieniu małżonki na pewno. No właśnie. Się cieszy. No właśnie. Dobra, 89-61. Lekko, łatwo, przyjemnie? Znaczy, no myślę, że kontrolowany jednak mecz. Dobrze weszliśmy w to spotkanie. Potem był taki jeden moment, gdzie Gliwice wróciły do gry na te 7 punktów, ale myślę, że w drugiej połowie już pełna kontrola gdzieś tam. No jednak myślę, że nie leżymy drużynie z Gliwic, bo to chyba nie jest aż taka słaba drużyna, bo mają chyba 6 albo 7 zwycięstw w tym sezonie. Ale no, nam się gra z nimi dobrze i cieszy takie zwycięstwo, na pewno takie zwycięstwo buduje morale, wszyscy zadowoleni, każdy dołożył swoją cegiełkę do tego zwycięstwa, także fajnie. Ja tak dzisiaj liczyłem te trójki Michała, bo pamiętałem, jak już rozmawialiśmy w tym sezonie, kiedy miał też taki świetny mecz i po piątej trójce liczyłem, że dobijesz do tych 7. A dlaczego? Bo 7 to jest twój rekord kariery. Przed chwilą trener Kamiński powiedział, że gdyby wiedział, że ten rekord kariery jest, to by cię trzymał na parkiecie do końca. No to może następnym razem będzie pamiętał. Nie, no tak, 7 to taki mój rekord. Mógł być, no ale miałem 6 na 11, także miałem szansę trafić te 8, także no mogło wpaść, ale nie wpadło, trudno, to tak mało ważne w sumie, no najważniejsze to zwycięstwo. Zespołowo zagraliśmy, zobacz, 26 asyst w tym pojedynku, no i na deskach zmiażdżyliśmy rywala, 52 zbiórki do 30, no to jest
Tak, no to duży komfort pracy, jak to się mówi, że gdzieś tam jak ile w ataku mieliśmy zbiórek? 10. No to po prostu jak też człowiek rzuca, to wie, że nawet jak nie trafi, to jest szansa na tą zbiórkę w ataku i ponowienie. To dodaje dużo pewności siebie. Także no jesteśmy mocną drużyną na zbiórce i musimy to kontynuować, bo to jest bardzo ważny aspekt koszykówki. To było pierwsze spotkanie oczywiście po tym, jak zdobyliśmy ten Puchar Polski, który dzisiaj tutaj wyeksponował Michał, a później ostatnie dwie minuty, no to kibice krzyknęli, puchar jest nasz. No tak, tak, na pewno miłe wspomnienia i na pewno będziemy się tym cieszyć i szczycić w tym sezonie i w następnych. Także no fajna sprawa, ale my jako zawodnicy, jako drużyna musimy jednak już o tym zapomnieć, to już było, minęło, a w sporcie liczy się tu i teraz, albo to co będzie w najbliższym czasie, także... No właśnie, bo się mówi o tym, że jak za długo rozpamiętujesz sukces, albo wracasz za często do sukcesu, to jest taki początek porażki. No tak, tak, bo to gdzieś tam się wkrada jakiś relaks w szeregi drużyny, a tego nie chcemy, jednak musimy być zawsze gotowi i do ciężkiego treningu, i do ciężkiej walki, bo tutaj nikt się nie będzie przed nami kładł. Tym bardziej myślę, że jak ten puchar wygraliśmy, to wszyscy w Polsce wiedzą teraz, że Stalówka jest mocną drużyną i trzeba na nich uważać, także będzie nam tylko trudniej. No właśnie, dobra, jeszcze dwa tematy. Błażej Pawlik, debiutant, o tym mówiliśmy dzisiaj. Jakieś dobre pączki będzie musiał w poniedziałek przynieść na trening, co? No bo to taka jakaś jest zasada, że jak ktoś debiutuje, to potem coś tam stawia drużynie. Tak, no kiedyś tak było. No coś tam myślę wykombinujemy, może nie pączki, może jakieś coś tam jakieś... Burgery? Bo ostatnio były burgery, tak? Burgery, coś, pizza może, no zobaczymy chociaż. U nas się wszyscy dobrze odżywiają w drużynie, także coś się wymyśli. Dobra, 14 zwycięstwo w tym sezonie, 7 porażek na naszym koncie, mocna piąta pozycja i 9 spotkań do końca rundy zasadniczej. Start Arka, King, Toruń u siebie, wyjazdy do Polfarmy, do Koszalina, do Sopotu, do Spójni i do Anwilu. Co ty na to? 2 miesiące ostatnie. No i raczej nie będzie. No nie, bo chyba, że coś przełożymy, nie? Ale no nie, jak tak... No, 9 spotkań, no... No sytuacja jest, jak wiemy, jaka jest sytuacja w tabeli. Na pewno będziemy walczyć do końca o to, żeby do tej pierwszej czwórki wskoczyć. Tylko najgorsze na razie te drużyny z tej pierwszej czwórki nie chcą przegrywać za wiele. Także no, będziemy jednak musieli liczyć na to, że gdzieś oni się potkną, żeby kogoś przeskoczyć. Ale no zobaczymy, 9 meczów to jeszcze bardzo dużo grania i dla nas i dla nich, także jeszcze dużo się może na pewno wydarzyć. To na koniec, dzisiaj Trefl Sopot przegrał z miastem Szkła Krosno, to jest taka rzecz, o której też dużo się mówi w koszykarskiej Polsce. Też jesteś mocno zaskoczony tym, jak Trefl wygląda, tym, że Trefl przegrywa u siebie? No na pewno tak, raczej no Trefl to jest w ogóle bardzo fajny ośrodek i byłoby źle, jakby zabrakło Trefla w naszej lidze. Myślę, że cała Polska jest zaskoczona tymi wynikami. No, ciężko powiedzieć coś, nie wiem co tam się tak naprawdę dzieje, bo skład na papierze wygląda naprawdę fajnie, także... Papier przyjmie wszystko, nie? Tak. No ale zobaczymy, jeszcze tak jak i w naszym przypadku, to i w ich przypadku jeszcze bardzo dużo grania. Dobra, to my nie zatrzymujemy, bo wiemy, że tam w domu obowiązki rodzinne, te urodziny dzisiaj są, także dobrze. Dziękuję pięknie, Michał Chyliński. Dziękuję bardzo. Gratulacje raz dziękuję, jeszcze. Pozdrawiam. Kapitan Arget BM Slam Stal, 89-61 pokonujemy ekipę z Gliwic, wygrywamy 14 mecz w tym sezonie. Państwu dziękujemy za studio przedmeczowe, za studio pomeczowe, a w środku tygodnia trener Wojciech Kamiński w rozmowie z Kubą Olejnikiem, ja z wizytą u Witka Kowalenki i tak dalej, i tak dalej. Także dużo ciekawych materiałów na naszym klubowym kanale. Warto subskrybować to wszystko i być na bieżąco. Tymczasem dzisiaj to wszystko. Dobrego sobotniego wieczoru i do zobaczenia, do usłyszenia.